Wybiła właśnie godzina 21.15, z drobnym poślizgiem wchodzimy na antenę Radia Kontestacja.com, audycja Geek Cloud kładnia się z tej strony, jest 19 sierpnia 2012 roku. Zrobisz oddech. Muszę zrobić oddech, bo przy podkładzie tejże zacnej muzyki no nie da się po prostu inaczej tego zrobić. Damian Statkiewicz wita się z wami po tej stronie mikrofonu. Dokładnie, śmiejąc się, Kitor również. Dziś rozmawiamy o urządzeniach wszechczasu, także zapraszam do dyskusji. Audycja jest oczywiście na żywo, także możecie do nas zadzwonić przy użyciu Skype'a kontestacja.com bądź przy użyciu telefonu 222195321. Powtarzam, 222195321 i koszt połączenia tutaj jak ze zwykłym telefonem w Warszawie, bądź z niezwykłym telefonem też może być. Dla tych, którzy wstydzą się swojego głosu i nie chcą dzwonić, zapraszamy na nasz czat, który znajduje się na stronie kontestacja.com. Znajdzie się go w górnym menu na stronie głównej. Adresu nie podam, bo jest zbyt skomplikowany. Także no, ruszamy. A więc temat urządzeń ponadczasowych. Każdy z nas miał takie urządzenie, które z jakiegoś powodu naprawdę polubił albo nawet znienawidził, mimo to chciał przynajmniej chciał posiadać je po raz kolejny z jakiegoś powodu. I no niekoniecznie tutaj w tematyce, tak jak chyba kiedyś to poruszyliśmy, w tematyce stricte PDA, stricte praktycznie smartfonów, a tym razem w tematyce już ogólnosprzętowej. Taki temat pomyśleliśmy na dzisiaj. Powiem, że nie chcę zaczynać od pewnego urządzenia, tak czy tak. I może masz jakąś propozycję, od czego w ogóle ruszyć, ponieważ tak troszkę no, wybiły nas dzisiejsze pole. Ja chciałem powiedzieć, że dla jednych urządzenie ponadczasowe może być jak najbardziej ponadczasowe, a dla innych może być kompletnym dziadostwem, którego nie umieją obsługiwać, po prostu nie widzą dla niego zastosowania, także to jest audycja. Także to jest no, jednak ten. Sugestywna, powiedzmy sobie, audycja mimo wszystko. Mimo, że jest to przede wszystkim naszym zdaniem, aczkolwiek oczywiście jeśli zadzwonicie, jeśli coś, cokolwiek ciekawego powiecie, to będzie również waszym zdaniem. Na co bardzo liczymy dzisiaj na interakcję. Ja na przykład uważam, że urządzenie ponadczasowe to urządzenie takie, które kiedyś... O, już Geek Cloud się kończy. To takie, które kiedyś, ale i dzisiaj da się nadal używać, jest, i ma się po prostu zastosowanie do tego sprzętu. Nie jest to sprzęt, do którego ma się sentyment, ja to odróżniam, nie wiem jak u ciebie to wygląda. Na przykład ja wiem, że chciałeś zahaczyć o Uniwersala, mam cholerny sentyment do tego urządzenia, do tej kupy plastiku i blachy z trzeszczącą klawiaturą, ale to urządzenie już jest bezużyteczne w dzisiejszych czasach raczej. Także... No prawie bezużyteczne, bo jednak wbrew pozorom znam jednak wciąż sporo wyznawców Windowsa Mobile'a. No ja nim jestem względem, też. A pod tym systemem no to chyba jednak mimo wszystko, mimo ze wszystkich swoich nieszczęsnych wad, wolnego procesora do dupy ROMów, małego RAMu i tak dalej, jest to jedno z lepszych urządzeń pod ten system. Jedyna swojego rodzaju klawiatura, jedyna swojego rodzaju, nie jedyna, przepraszam, bo Logitech aż skopiował ją do tak zwane, do znanej jako Dinovo Mini, dokładnie to ona się nazywała, dokładnie ten sam układ klawiszy, dokładnie identyczne klawisze w klawiaturze Bluetooth jak w Uniwersalu, także jak ktoś miał styczność z Uniwersalem, może teraz mieć taką klawiaturę przy komputerze albo przy innym telefonie, bo to na Bluetooth. No i słynny ekran obracany. Konstrukcja, która no faktem waży niestety aż 350 gram, jak dobrze pamiętam, z baterią zwykłą, a nawet więcej jest powiększoną. A myślę, że naprawdę by była ciekawa i w obecnych technologiach ważyłoby to i połowę tego i byłoby naprawdę no, rewelacyjnym rozwiązaniem przy obecnych i technologiach, i parametrach, jakie są dostępne. To znaczy Universal miał to do siebie, że miał genialną konstrukcję. Ekran było naprawdę ciężko było zbić. Trzeba było być kompletnym kretynem i nosić go otwartego, żeby zbić ekran, bo... Konstrukcja krótką jest nie do wyrąbania i niestety... Nie doczekał się następcy, była mowa o następcy, ale oczywiście jeszcze to było w tych czasach, więc i tak byśmy dzisiaj pewnie poruszali na audycji jako
urządzenie z tamtych lat. Ale nie doczekał się tego następcy nigdy i zresztą Aventi dnia, więc może ten iMate tak w tej też były projekty w tej koncepcji i został również anulowany. Także no niestety nie spełnili pod tym względem, czekamy cały czas, żeby któryś z producentów może zamiast pozywać innych o patenty, to ruszył troszeczkę dupę i coś wymyślił ciekawego w tej kwestii. Universal to były czasy, gdy te urządzenia miały bardzo wąskie grono odbiorców. Kosztowały 3000 złotych i naprawdę bardzo mało osób chciało zastosowanie do tego typu sprzętu, także ja myślę, że era tego urządzenia już minęła i wątpię, żeby ktokolwiek chciał kupić smartfona o takiej konstrukcji. Słuchaj, owszem, pod tym względem tak, ale jeszcze jednak mimo wszystko niektórzy robią takie urządzenia dla zapaleńców, no bo siłą rzeczy na przykład Nokia 9 na Migo. Ciężko jednak nie określić takim urządzeniem dla zapaleńców, dla bardzo wąskiej grupy odbiorców, bo pomimo, że ma już powiedzmy sobie współczesny design, to jednak ma system, który raczej został przewidziany dla tej grupy power userów. Także jednak wbrew pozorom gdzieś takie urządzenia się produkuje, a to mówię w tym momencie o Nokii, która ma pojedynczy taki model, więc dlatego by, nie wiem, Samsung HTC nie miało wypuścić też takiego modelu bardziej dla entuzjastów. Ja chciałem powiedzieć, że dzisiaj ogólnie w audycji będziemy poruszali nie tylko kwestie smartfonów. Urządzenia ponadczasowe to nie tylko smartfony. Jeżeli macie jakieś propozycje, oczywiście to dzwońcie jak najbardziej. Zaczęliśmy od Universala, bo jeżeli ktoś z was słucha naszych audycji od samego początku, to wie dobrze, na przykład, że ja miałem ich 10, a Kitor nie wiem, ile ich miał. A ja tylko 3. Tylko 3. Ale to nie jest ostatnie słowo w tej kwestii, ponieważ szykuję się, jak tylko będzie kasa do zakupu jakiegoś zestawu pudełkowego, tak żeby nie kupować go już więcej razy. Dokładnie, chociaż jak zacząłeś mówić o tym Universalu, to jakoś tak nabrałem ochoty, bo do Windows Mobile znowu. Do Windows Mobile wracam, bo po prostu niektórych rzeczy nie da się zrobić. I tutaj może być też nawiązanie do poprzedniej audycji. Urządzenia typu tablet, urządzenia z pojemnościowymi ekranami nie nadają się do pracy w większości przypadków. Na Universalu to fajnie się robiło, bo można było zaznaczać, można było kopiować, wklejać w bardzo prosty sposób. Owszem, można to robić na jakiejś Xperii z Androidem, tylko czy jest to wygodne? Czy jest to jest wygodne? Nie jest to wygodne. Raczej myślę, że praca zdalna po SSH, no to jeszcze nie, po SSH jeszcze pół biedy, bo to tylko klawiatury tak naprawdę potrzebujemy. Ale po jakimkolwiek zdalnym pulpicie VNC implementacji czegokolwiek, no to bez ekranu 10-calowego, no to chyba już nie ma co podchodzić, mając pojemnościówkę. No chyba, że będziemy powiększać sobie tą ikonkę, powiększać sobie obraz, żeby ikona była na cały ekran i wtedy ją kliknąć. Kitor, powiem ci tak, ja kiedyś byłem takim zapaleńcem, że potrafiłem w szkolnej ławce konfigurować sobie serwer po SSH z Palm Topa, mając Toshiba G900. I naprawdę wygodnie się to robiło, bo miała świetną klawiaturę i rozdzielczość. No i miała zwykły dotyk, który był dokładny. Tak. Który się nie nadawał do obsługi palcem, ale nadawał się do obsługi rysikiem. Ale rysikiem można było te 800 pikseli na trzech calach nadźgać. Oczywiście 128 dpi miałem. Wstawić przynajmniej jeden z sąsiednich, a nie jeden ze 100 sąsiednich. Jak właśnie to robimy kciukiem. Miałem te 128 dpi, psułem sobie wzrok, ale mogłem wiele rzeczy na tym ciekawych robić. Byteater napisał na czacie, Damis, miałeś powiedzieć tydzień temu, dlaczego wolisz rysik niż palec z multitouchem? Wiem i zapomniałem, bo się rozgadałem, bo słuchacze zadzwonili i zaczęli gadać na inne tematy. Dlaczego wolę rysik? O tym powiem później. Ale powiem, dlaczego widzę sens posiadania Universala w dzisiejszych czasach. Chociażby to SSH. Na sprzęcie wiekowym, którym już jest niewątpliwie HTC Universal, można śmiało pracować w SSH, bo wtedy nie odczuwa się tej małej mocy obliczeniowej. No, szczerze mówiąc, tak w tej chwili pomyślałem, że przy cenie jednak tego urządzenia, które można kupić komplet za 100-150 zł, a jak się dobrze uprze, to się kupi z pewnego Universala nawet za 50, jak dobrze się wyrwie. No to jest chyba idealne urządzenie do zarządzania serwerem, żeby tam włożyć kartę jakąś typowo internetową, a nawet udostępnić to połączenie po Bluetooth, po Wi-Fi. Bo ja w tej chwili próbuję takie rzeczy robić Nokią E90, ale ona ma Symbiana i tak nie za bardzo to działa. No Universal jednak ma ekran VGA, więc no do konsoli idealna rozdzielczość. No to zobacz, jaką ma rozdzielczość Nokia E90. Jest Pocket Party, także też nie ma problemu z tym. VNC i wszelkie klienty LDP dalej są na Windows Mobile na szczęście.
Tak, tak, dokładnie. Poza tym. No i to nie jest Android Market, gdzie sobie Google zamknie Android Marketa i pozostaniemy z palcem w przysłowiowym zadzie, tylko tu są kaby w internecie. Kaby. Zresztą ja kolekcję kabów z aplikacjami chyba cały czas mam. Pamiętacie te czasy jeszcze? Kabów? No w tej chwili APK jest odpowiednikiem, z tą różnicą, że mało kto trzyma APK-i, aż potem program z marketu znika. No nikt tego nie używa, faktycznie, poza mną. No ja dlatego parę APK-ów mam właśnie. Wiesz, Kitor, no wspomniałeś, że Universal ma lepszy ekran od Nokia 90. No nie zgodzę się z tobą, bo moje znaczy, Nokia... ja nie mówię, że ma lepszy, mówię, rozdzielczość do pracy zdalnej jest lepsza, ponieważ tak. Jest rozdzielczość VGA. No ja mam 800x352, więc sobie wyobraź. Nie? Wyobraź 800x352 sobie. No, ale masz bardzo panorama. W pionie. No właśnie, no właśnie, za mało się mieści jednak. Tego. I to jest ten ból, dlatego tam mówię, jest pod tym względem lepszy. Nie mam dotyku, poza tym z tego dzwonię i tak nie bardzo chciałbym rozmawiać przez terminal. To dobre określenie w tym momencie. Ale jest to, jednak widzisz, ma cały czas zastosowanie mimo wszystko do czegoś, myślę, że dla jakiegoś, no nawet nie nerda, geeka, który potrzebuje zdalnej administracji i nie chce ze sobą targać nawet netbooka. Albo u MPC, no to jest to i tanie, i ciekawe rozwiązanie pod tym względem. Jednak wciąż tego UMTS-a ma. Poza tym ja na przykład teraz... Nie miał Edge'a, to faktem to czas. Wożę się z nawigacją w postaci HTC Artemisa i nie jestem zbyt dumny z tego. Myślę, że Universal byłby lepszym rozwiązaniem, ale skończmy już gadać o tym Universalu. No to w tej chwili mogę oficjalnie ogłosić, Dawid będzie miał 11 Universala. Nie będę miał. Dzwoni do nas słuchacz. Halo, hej. Hej. A o jak starych urządzeniach rozmawiamy? Bo ja jeszcze mam. Które da się używać dzisiaj. Bo jeszcze mam taki, nie wiem jak to nawet nazwać, bo ja wtedy byłem dzieckiem, to nie za bardzo kumam, ale mam jeszcze taki, że się wkładało kasetę i grało się joystickiem w Jane i do tego mam sentyment, brakuje mi tego. Używasz tego? No to coś takiego, no wkładało się po prostu kasetę i się grało. Ale nie? Czy używasz tego? Bo my dziś gadamy o takich urządzeniach, które były tak świetne kiedyś, że się używa dziś. Wiesz co, chwilowo nie. Ale używałem przez jakiś czas, bo po prostu telewizory teraz są nowsze, trudno to podłączyć do telewizora. Wiesz, teraz są tak unowocześnione telewizory, że... A ty mówisz o Pegasusie, tak? Nie, kaseta. Jeszcze czymś starszym niż Pegasus. Jeszcze czymś starszym, no to już nie wiem, no ale to jednak bardziej chyba wartość w tej chwili sentymentalna niż robocza, czyli też ponadczasowość tej kwestii. No, w tej kwestii tak. Myślę, że to bardziej sentymentalne, aczkolwiek ja to lubię, bo, znaczy ponadczasowość, znaczy ja wiem, można to powiedzieć, no bo to jest do użytku, tak, bo generalnie ja gram w tą Janę, bo jeszcze mam tą kasetę, tak. Po prostu brakuje mi takich gier, gdzie, wiesz, siedziało się na tyłku i się nie myślało, tylko grało się. No była po prostu grywalność, a nie grafika, jak obecnie. Dokładnie, tak jak obecnie. A nie Crysis 3 wymagania, kurde, jakiś tam... Boże, Radeon 7900 w Crossfire i jeszcze najlepiej 4+, żeby uciągnęło grafikę, to się chwalają. Dokładnie. A fabuły nie ma żadnej. Pomijając jeszcze fakt, że no teraz te gry są strasznie trudne, no czasami trzeba jednak posiedzieć trochę i pokminić, jak to przejść, a wcześniej no też były do myślenia, tak? Też rozwijało się myślenie w tych grach, ale jakoś łatwiej było dojść do tego. Jakoś to było mniej skomplikowane. To trudne. Ja powiem tak w skrócie bardzo, żeby nie przedłużać może w tej kwestii. W tej chwili gry nie są tyle trudne, co trudne jest to, że wszyscy starają się je zrobić realistyczne. To chyba najbardziej Minecraft pokazał, że taka głupota, a 15 milionów użytkowników, tak? No tak. I to z mojej strony tyle w kwestii obecnych gier. No, a ponadczasową jeszcze mam komórkę Nokia i też ją używam, ona jest... A który model? Ten pierwszy taki. Który pierwszy? Niebiesko-brązowy, nie pamiętam teraz jak on się nazywa. Niebiesko-brązową obudowę ma. Ten taki pierwszy, nie kolorowy, tylko jeszcze czarno-biały. No pierwszy to Nokia 1110, to nie podejrzewam, żebyś posiadał, bo byś był milionerem w tej chwili. Znaczy, aha, no to nie, to nie. Nie, 1110, nie, 1111, czy 1110, kurczę, nie pamiętam jak to był. Źle. 2710 była druga, a pierwsza nie pamiętam, 10, 11, o.
No, i ja używam i to mi się podoba, bo ostatnio mi spadła, słuchaj, z balkonu i to jest taki telefon, że jego się nie da zedrzeć. No po prostu nie da się. Przynieś go do mnie. Ja zawiozę go do kolegi. Kiedyś tak powiedziałem do kolegi, że tego telefonu nie da się zniszczyć. On wiedział, że to jest do zniszczenia, no i zaskoczył mnie. Wyjął siekierę i ją zniszczył. No to, nie, no to wiadomo, że jak się wali siekierą, czy jakimś tam baseballem, czy to był jakiś stary Alcatel One Touch. To ten, to się da zniszczyć, ale naprawdę jest bardzo dobry i działa do tej pory i jest jako telefon awaryjny i wcale nie uważam, żeby tam jakaś kicha była chodzić z takim telefonem, bo w porównaniu do tych telefonów, co są teraz, no to spadnie ci raz i już pikselki się rozlewają. Oj, wypraw sobie tyle razy, co będzie latał, to już niemożliwe. Zależy jaki sprzęt, no. No, ja mi sugeruje, że mówisz o Commodore C64 dwójce. Ja nie znam się na telefonach, także generalnie przybliżcie. Nie, jeśli chodzi o tą konsolę. A. No pewnie, nie wiem, naprawdę nie wiem, jak ona się nazywa. W każdym razie opisałem ci, wy tam się znacie, ja to wiecie, no jakoś tak... No to też nie nasze czasy jeszcze. No nie, no jak to, twoje? Przecież jak ja w to grałem, jak byłem mały, to no, jesteś podobno rok ode mnie, jesteś rok ode mnie podobno młodszy, no to ja tam miałem ile, z 4 lata, może z góra z 5, to podejrzewam, że pewnie też to miałeś, tylko nie... Nie, żadnej konsoli nie miałem, nie, zresztą mówię, nie zbaczajmy tak za bardzo z tematu. No, nie, dobra. No. Dzięki za... Także w tej kwestii tyle, no, to na razie. Dzięki, hej, ależ ty kitor miły. Lub konsoli Atari, no bo tak, Atari, któreś 8-bitowe też zdaje się coś miało w tego typu rozwiązaniu. No, mówię, to są niestety, jak bym powiedział, nie moje czasy jednak, bo ma, chyba z mało, który 4-latek grał na takich konsolach, mi się wydaje. Raczej to była zabawka dla starszych mimo wszystko osób. Odnośnie telefonów jeszcze takich ceglastych i w ogóle, to często spotykam się z opinią odnośnie mojej Nokia 90, ona jest... Co to za telefon? Ojej, ale cegła. A skąd to masz? Ile to ma lat? 2009 rok produkcji. Ponadczasowa Nokia. Trzeba wspomnieć. 390 jest ponadczasowa? Nie jest, ale za to 3030 jest. Mówię właśnie o innym modelu, który ma trzeba wspomnieć, 3030, ale to chyba każdy zna. Model na tyle ponadczasowy, bo wiadomo z czego słynął, trzymał tydzień na baterii, a na baterii od 5010 powiększonej trzymał nawet miesiąc. Była taka do 5110 powiększona dostępna, które pasowały, bo wtedy pasowały na krzyż baterii, co ciekawe. Ma w sumie Bluetooth. Ach, och, do podłączenia słuchawki i przesłania plików jakichś tam niepotrzebnych, bo do niczego. Nie wiem, czy w ogóle nie. Trzeba miało, więc można było wysłać jakieś midlety. I dzwoni i wysyła SMS-y. Na tym koniec. Działa przede wszystkim. I to jest zajebiste. I dlatego ludzie cały czas ten telefon kupują. Ba! Jeszcze rok temu, no może półtora, nie wiem, tak dokładnie nie jestem w stanie tego określić, za nówkę sztukę ludzie bili się do 1000, 1200 zł na Allegro. Gdzieś tam jeszcze wiadomo, jak to firmy, kupiło się 10 sztuk, otworzyło się dwie i reszta leżała w magazynie. Wyciągnęli po paru latach i tak dalej. W tej chwili nówkę sztukę można kupić za 150 zł. Pudełkową, nowiutką 6310. Na czym polega fenomen tego telefonu pod tym względem? Chińczycy zaczęli masową produkcję tych Nokii i podrobili dosłownie wszystko. Płytę główną, obudowę, wszystko, oprogramowanie, pudełko. Jedyna różnica, taka namacalna, jak się weźmie taką oryginalną Nokię i taką chińską, jest taka, że ta chińska ma więcej języków. Będzie. Można więcej tam języków z listy wybrać. Z tego, tak co wiem od właściciela takiej Nokii. Też tak trzyma dobrze na baterii? No to już, wiesz, ciężko powiedzieć, bo to zalało rynek tak naprawdę tam niewielki czas temu, tam parę miesięcy temu. No nie, ja się nie połaszczyłem, powiem szczerze, mimo że zawsze miałem chrapkę na ten model, żeby go tak zakupić, chociaż na półce mieć, nawet jako ten piąty awaryjny w kolekcji. Ja pierdzielę, przepraszam, ale można kupić uniwersala pudełkowego z GPS-em za 150 zł. No, wiem ci, że takie są też te uniwersala. Sobie kiedyś flaki wypruwałem, żeby kupić uszkodzonego. A ja się tam dzika stawiam na uniwersala. Co mówisz? A my się na tego Magic za Universala zamienialiśmy. Magic w tej chwili też 150 zł. Tak? Jak te czasy szybko lecą. Ale Magic nie jest ponadczasowy. Ale Magic nie jest ponadczasowy, to jest fakt. No, żeby urządzenie było ponadczasowe, musi spełniać wymagania. Musi być nadal zdatne do użytku i wygodne.
musi się do czegoś nadawać w dzisiejszych czasach. Jakie są jeszcze takie urządzenia? Dzwońcie, kontestacja.com bądź 222195321 dla tych, którzy przed chwilą włączyli radio, to informuję, że słuchacie audycji Geek Cloud na żywo. Dziś rozmawiamy o urządzeniach ponadczasowych. Słynna 3310, na której się nawet Chuck Norris boi, ale to już bardziej taki urban legend tak naprawdę, ponieważ jednak pod względem wytrzymałości chyba 3310 i nic nie przebije. To dzieciaki, dzieciaki, jeszcze dzieciaki. No, też miałem 3310, miałem 3310, 3 sztuki i dwie zepsułem. Ja też zepsułem wszystkie, jakie miałem. A ojciec osobiście, upuszczając płytkę chodnikową na tego, na 3310 i przypadkiem jeszcze służbową, tylko wyświetla. A ja rozlałem ekran kiedyś i miałem mapę Europy, ale wyglądała jak mapa Europy chodnikową. Taką półmetrową, bo to tego, bo kład chodnik wtedy przed do... No, kład chodnik, no to... i przypadkiem chciał Nokia. Mamy to słuchacza. To halo? No, witam. Cześć. Będę reprezentować tą grupę chyba starszych trochę osób, bo już na forum napisałem, znaczy na czacie napisałem, że C64, szczególnie wersja druga pewnie, o której ten kolega mówił wcześniej, to nie konsola, na litość boską, to komputer. Komputer. Wiesz, takie uproszczenie, bo na pewno każda konsola jest komputerem, tylko no jakoś coś rozróżniało ze względu na zastosowanie. No właśnie, jeśli możesz na coś napisać program sam i go, nie wiem, skompilować, uruchomić, zapisać i tak dalej, to jest komputer według mnie, a nie konsola. No ale na Xboxa możesz sam napisać program, jest, z tego jest otwarty jakiś tam nawet w tej chwili SDK do tego. No dobrze, na jedynkę oczywiście, więc no, tak się, ciężko to tak... Które ja pamiętam. Dobra, a propos ponadczasowych, znaczy nie wiem, czy bym się zgodził tutaj z tą definicją, że to jest sprzęt, który nadal jest użytkowany, aczkolwiek znam osoby, które użytkują lub mają w kolekcji i sobie bardzo chwalą. Był taki komputer Amiga CDTV. Coś mi to mówi, coś w kształcie magnetowidu bardziej, nie? Tak, to było podejście takie Amigi, no chyba jedno z ostatnich, to był taki łabędzi śpiew Amigi. Miał wbudowany napęd CD, co było już samo w sobie dość dużą nowością. Miał pilota z taką miniaturową klawiaturką, miał klawiaturę, wszystko było, miał mysz specjalną, wszystko było utrzymane w jednej kolorystyce, w jednym stylu. Co było ciekawe, był bardzo dobry przetwornik do audio CD. Coś dźwięknęło. Miał bardzo dobry przetwornik i ludzie sobie właśnie bardzo chwalili za elektronikę do odtwarzania dźwięku, nawet jako tam jakiś dodatek do zestawu audio. I no, o ile teraz bardzo ciężko ten sprzęt gdzieś tam wyrwać, to było coś, no po pierwsze to było drogie, jak na swoje czasy, ale to było właśnie ponadczasowe. To pokazywało wtedy tak naprawdę, jak wyglądają komputery ten, nie HTC, tylko HTPC. HTPC, tak. Computer, tak. Personal Computer, no właśnie. Dokładnie. Więc w tamtych czasach ponadczasowe było to, że oni mieli wizję, jak te komputery mogą się udomowić. I de facto no, to się sprawdziło pewnym stopniu. To się sprawdziło. No, Amidze nie wyszło to na zdrowie, ponieważ no, cena wtedy była zaporowa, przynajmniej na niektóre rynki, no to po prostu tylko było w studiu komputerowym. Kiedyś nie było sklepów, tylko były studia komputerowe. I to sobie tam było i nastolatki się do tego śliniły, ale jak widziały cenę, to jedynie mogły przełknąć gorycz i nic poza tym. Ale ten sprzęt był ponadczasowy, tylko że jego idea ziściła się, no bo powiedzmy, że jesteśmy teraz świadkami tego, jak tamta idea się ziściła. Oczywiście zamiast napędu CD mamy teraz DVD albo Blu-ray, nie ma stacji dyskietek, no ale na przykład no, tam był ten pilot dodawany tak z klucza, no to teraz też w niektórych sprzętach jest lepszy lub gorszy, no ale jest. I ponadczasowość to było takie wizjonerstwo, i ponadczasowość polegająca na tym, że no widzieli, jak to może być, no myśleli, że to po prostu szybciej się trochę przyjmie do domu, no i tyle. Słuchaj, z mojej strony... A takie pytanie mam do ciebie, jak myślisz, albo inaczej, od kiedy używasz napędu CD?
od kiedy używam napędu CD. Czegoś, co obsługuje płyty CD, no, w wieży, w komputerze. W komputerze w roku, kurde, musiałbym policzyć, 96 rok. Nie uważasz, że to też jest ponadczasowe urządzenie? CD? Ile to ma cholera lat i nic nie znaleziono lepszego? Znaczy, no nic nie znaleziono. No, czy ja wiem, czy nie znaleziono? Ostatnio właśnie na blogu napisałem moim, że... Nie napisałem. Napisałem, że kabel się kończy, a nie, że płytki się kończą. Płytki mam na razie jako szkic zrobiony. Że no fajny, no nośnik taki uniwersalny. Tylko, że teraz już, no nie wiem, no DVD, a za chwilę to już tylko Blu-ray będzie. No ale zobacz. To generalnie nośnik optyczny. Jeżeli chodzi o nośniki optyczne, chociaż CD jest nadal bardzo często używany, jeżeli chodzi o sprzęt audio. No w sprzęcie audio no nie ma jakby zamiennika na razie. Były magneto-optyczne, pamiętam, były jeszcze jakieś lepsze inne pomysły. Było dużo lepszych pomysłów, ale się po prostu one nie przyjęły. No ale czy... No, tych CD-ków się trzymamy cały czas. Teraz pytanie, co to jest definicja lepsze? Lepsze, że miały lepsze parametry? Wygodniejsze do użytku, zwykłego śmiertelnika. No, jeśli jednak przyjęły się bardziej CD, to znaczy, że one były chyba wygodniejsze. Chyba, że wierzysz w teorie spiskowe i jakiś, nie wiem, masoni kazali używać. Tak no używa. Jeśli byśmy szli tym, że coś było lepsze, a się nie przyjęło, no to nie wiem, też moje stare czasy, ale o konsolach tym bardziej, sensu stricte. Była walka PlayStation i Sega Saturn. Sega Saturn we wszelkich parametrach technicznych była lepsza. Miała więcej sprzętu, miała pistolety, miała jakieś tam dziwne rozwiązania. No i się okazał lepszy Play. No i tyle, jeśli chodzi o ten sprzęt. No. A Playka nie była tańsza na przykład? Nie, one były w bardzo podobnych cenach, tylko że no, Sony miało jednak dużo więcej tytułów, dużo lepsza kampania była. Miało większą siłę przebicia. Może inaczej, no poszli na rękę wielu dystrybutorom, deweloperom gier. No, tam dodawali jakieś narzędzia, nie byli tak bardzo zamknięci jak Sega. No i tym zdobyli rynek. Sega miała lepszą grafikę, miała szybszy procesor, miała większe możliwości. Nie ma. Dobra, z mojej strony tyle. Śmiechostki nie będzie. No sorry, bajtki mi się skończyły, a informacje tamte już są bardziej takie smutne jak śmieszne. Także no nie będę po raz któryś mówić o tym, że któryś redaktor tam pisał, że nie widzi przyszłości dla USB. No po co? Także no to tylko pamiętajcie, konsola, komputer, zupełnie dwie inne rzeczy ze starych czasów. Dzięki wielkie za telefon. Jak to, po co USB? No jak ma Thunderbolt, to przecież USB jest do dupy, tak? Thunderbolt wymiata. No. Wszyscy o tym wiedzą. No. Ciekawe, jak podłączysz swojego Uniwersala pod Thunderbolta. Po Wi-Fi. Dla tych, którzy właśnie włączyli Wi-Fi i włączyli radio, informuję, że słuchacie radia kontestacja.com, a w nim audycji Geek Cloud Live. Rozmawiamy dzisiaj o ponadczasowych urządzeniach. Jeżeli chciałbyś podrzucić jakiś ciekawy pomysł, to dzwoń. Kontestacja.com całkowicie za darmo, bądź 222-95321, tutaj koszt połączenia jak z centralą Microsoftu chociażby. Jak myślę, co by tu... Dostrzałka ziomusie, hakierzy. Solkarz was tak ostatnio zrąbałem, nie? Mądry chłopaki jesteście. W sumie nic do was nie mam. Znaczy właśnie mam. Mam pytanko. Jest taki temat. Najpierw techniczne sprawy. Kompa mam wyjebanego na maksa, nie? Gościu w sklepie powiedział to samo, co mój trener na Asice, że więcej się nie da, nie? 12 GB RAM-u, 3 nagrywareczki, 2 karty graficzne Ultra Behemoth Monster Pro GTX, słuchawki stereo, budowa wyciszana, podświetlana, klawiatura bezdotykowa i tak dalej, nie? I tak, włączam taki programik, co zyskowałem, nie? Magic Hip Hop Maker, nie? I wyskakuje mi takie coś, nie? Invalid Serial, nie? I pytanko teraz. Co ja muszę jeszcze dokupić, żeby mi to działało, nie? No. To weźcie tam między sobą ustalcie, który tu do mnie przyjedzie, nie? Mi to ustawi, żeby działało, nie? Ja też mogę wpaść, ale wtedy będzie inna rozmowa, nie? Spoko, żartowałem, nie musi. Na odpowiedź czekam do jutra. No to czuwaj. Geek Cloud. Audycja nie tylko dla geeków. A ty co słuchasz tej audycji, pedale? Uszy cię smędzą? Titor, tak wracając jeszcze do HTC Universala, tak nie podoba mi się jedna rzecz, której nie potrafię zrozumieć. Dlaczego następca mniej oficjalny tego urządzenia, mianowicie HTC Advantage, tak wysoko się ceni?
wiem, czy widziałeś. Bo jest go mało na rynku, może dlatego. No, jest go cholernie mało, z tego co widzę też, nie wiem dlaczego. To też było całkiem ciekawe urządzenie. Niestety jest VGA ekran. I to byłoby w sumie lepszym rozwiązaniem niż Universal. I też mogłoby być ponadczasowe, bo jest stare. Dla tych, którzy nie wiedzą, co to jest HTC Advantage, to takie urządzenie, które wygląda jak Asus Transformers. Transformer. Tak, czy tam Transformer. Odpinasz sobie klawiaturę, klawiatura jest magnetycznie przypinana. iPad też, Apple zerżnął też na pewno coś z tego, bo jak przykładasz, klawiatura może być etui, jak przykładasz na ekran, to zegarek jakiś tam się pojawia, inaczej się wyświetla. Fajne, fajne naprawdę urządzenie. To jest ponadczasowe. Swoją drogą na marginesie mówiąc. Kitor, Wal, co tam jeszcze masz? No właśnie tak myślę, że to jakieś z twojej strony może przykład. Z mojej strony jest taki przykład, że coś mi chyba cicho słychać i nikt nic nie mówi. Nie, dobrze jest. Na wykresie widzę, że strasznie cicho lecę. No chyba nie, skoro nikt nie narzeka. Z ponadczasowych urządzeń. No musiałbym pomyśleć chwilę, bo tutaj się skupiłem na kilku innych rzeczach. Sugestia Truxa, IBM ThinkPad. ThinkPady są ponadczasowe, zwłaszcza te z procesorami od Pentium 3, tego 1 GHz. To po dziś dzień jeszcze da się tego używać. Znaczy, co do Pentium 2, to tak chciałem się już od początku odnieść, że tak naprawdę coś, co zagościło na rynku na ile już? 13 lat. Lepiej, bo Pentium 3 zdaje się, albo 2000 chyba miały redukowane te najnowsze, te Coppermine i teraz inny, czyli 0.1. Czyli no, ponad 10 lat siedzą na rynku i cały czas tak naprawdę nadają się do komputera, który nie służy do przeglądania internetu i grania. Czy służy, krótko mówiąc, do jakiejś tam pracy, a tym bardziej na jakiś serwer, to jeszcze mało... No do internetu, do prostych stron też wystarczy, no bez jaj. No do prostych stron, wiadomo, w tej chwili Flasha i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Także w tej chwili nawet przeglądarki, gdy Chrome wpierdzają gigabyte RAMu i z tego znaczy ciężko na Pentium 4 przeskoczyć. Natomiast sama wydajność przecież była taka, że Pentium 4 do 2 GHz po prostu brały na pierwszym zakręcie. Także czasy, kiedy faktycznie dalej się korzysta z procesoru Pentium 4, a często zapomina o Pentium 3, które są nieraz wydajniejsze, bo no dudy jednak, a te na W, nie pamiętam jak one tam Williamette czy jakoś tak nazywały się, to w ogóle nie ma co porównywać, także no to jest procesor ponadczasowy, jednak ponadczasowe komputery pod tym względem. Osobiście jeszcze niedawno, dopóki nie przesiadłem się już tak z premedytacją na czterowątkowego Atoma w serwerze na Mikrolite. Się korzystałem dalej z Pentium 3 jako serwera. Były tam wszystkie usługi typu Apache, SSH, jakieś delegowania, pierdoły, tak i to działało. Także, no szczególnie Linux chodzi świetnie na Pentium 3 cały czas. Dobrym przykładem jeszcze jest Pentium M, czyli mobile, rozwinięcie Pentium 3. No, Pentium M jednak to jest prosta linia od Pentium 3. To po dziś dzień da się używać do internetu, do prostych prac. Także taka też, prawda, też, że chyba takie dwa dobrze znane laptopy z tego, że właśnie wydajność mają nawet cały czas jakąś tam wystarczającą do takich rzeczy. Wystarczająco myślę dla każdego, kto nie korzysta, znaczy dla każdego ma powiedzmy sobie początkującego z komputerem, czyli jakbyście go chcieli zaznajomić typu mama, tata, ciocia, wujek, babcia, to naprawdę Pentium M. No Pentium 3 może już w tej chwili tak niekoniecznie, ale Pentium M spokojnie do tego wystarczy. No a to są modele, jeśli chodzi o Dela, to jeszcze z Pentium 3 jak C600, C610, które się po prostu nie psuły. Tam było ciężko cokolwiek zepsuć, a są proste w budowie jak CEP i do tego jest masa, do tego części dostępnych. Z Pentium M oczywiście już seria D600, D610, nawet D620 na koltu było. Ale ty da mi akurat kompaka posiadałeś, jak dobrze pamiętam. Aby jednego. Też był świetnym modelem. Aby jednego, no, kompak N410, 410C, do niego można też dostać fajną płytę na rynek amerykański. Te laptopy były produkowane z płytami z Pentiumem właśnie i coś takiego dla swojej mamy niedawno złożyłem i naprawdę rewelacyjnie to chodzi. Jestem pod wrażeniem, że ten procesor już ma tyle lat i to działa oczywiście normalnie. Oczywiście na XP-ku, nie na 8-ce. No tak, no to działa jakbyś sobie, nie wiem co tam miał. No. Lepiej działa niż byś miał mobilne Pentium 4.
o wiele lepiej. No to jest no pewne. Oczywiście wiadomo, że w tym momencie pomijamy ThinkPady, ponieważ wszystkie ThinkPady praktycznie z tamtego okresu wchodzą w tą listę. No ThinkPady to faktycznie, już... jeżeli ktoś kupił kiedyś tego laptopa w 2005-2004 roku, załapał się na tego Pentium M, nie ma wysokich wymagań. No, słuchaj, moja kuzynka używa T21 z Pentium trójką jeszcze. Dostałem takiego laptopa, wcześniej używał go mój kuzyn informatyk przez wiele lat. Teraz go ma kuzynka jako jedyny komputer właśnie Pentium trójką. I jedyne, co w nim padło przez tyle lat, bateria odbiosów w tej chwili właśnie była wymieniana. Ale to też wykład CR2032, tak jak na płytach głównych, a nie akumulator, więc no, trudno się dziwić, żeby po 10 latach nie zdechło. I to są jedyne rzeczy, które w tym laptopie nie ma połamanych zawiasów, nie odpadła klawiatura, nie wiem, nie wybuchł ten akumulator, nie zapalił się, nie połamała się płyta główna jakoś, no nie wiem, nic się z tym nie dzieje po prostu. Także to jest jednak, to jest chyba też ta definicja tego typu sprzętu. To jeżeli chodzi jeszcze o IBM, to zauważyłem, że w takich większych firmach, jak bywam, i ktoś postanowił zainwestować w dobry sprzęt, to ten sprzęt, jak postanowił ktoś zainwestować 10 lat temu, jak i nie więcej, to po dziś dzień jeszcze działa i ten sprzęt nazywa się IBM ThinkCenter. To znaczy tak, to była seria komputerów. To były komputery niezniszczalne. No ale no, one harują całymi dniami. Zresztą ja go posiadałem wcześniej, więc... Już nie chodzi mi konkretnie o ten model. Bo... No tak, no bo to jeden z wielu był tak naprawdę, ale tak, jakoś tak. Akurat już teraz to nawiązuje do modeli typu tych Tower obudowy. Jest taka jedna firma, którą obsługuje i te komputery są naprawdę stare. No i one normalnie działają. Nie ma z nich większych problemów technicznych. Przeżyły na pewno nie jeden składak już. No to jest znaczy na jeden składak, wiadomo, szczególnie te składaki z hipermarketu, nie? Nie, no składak taki nawet to na pewno przeżyły każdego. Z tych kodegenami zamontowanymi zamiast zasilacza. Cold Gen i zamiast płyty głównej to ASRock. Znaczy, ale to pochwalimy się naszą metodą, tak? Wymieniamy kondensatory w nowych płytach i sprzedajemy jako Al Diamond, tak? Bo wbrew pozorom nie takie złe płyty, gdyby kondensatory były porządne. No właśnie te ASRocki mają dużo bajerów zazwyczaj, ale... No teraz ASRocka sprzedałem taki pierwszy model 939 Combo się nazywało. Myślik SATA 2 bodaj. Pizz polegał na tym, że płyta posiadała procesor, znaczy obsługiwała procesor na sokecie 939. To jest soket AMD, tam Athlon X2, niektóre pierwsze. Oraz posiadały port, który wyglądał jak AGP i było to opisane jako Future CPU port, czyli dokładnie mówiąc port procesoru z przyszłości. Money back to the future, tak? Co się okazało, na tej płyty później wypuszczono wkładaną podstawkę, znaczy podstawkę kartę wkładaną w ten slot i na tym karcie była podstawka AM2. I normalnie z BIOSami, które aktualizowali przez dobre tam 4 czy 5 lat, tak ASRock przez tyle lat aktualizował BIOSy, dostało to obsługę procesorów wszystkich na AM2. No na AM2 Plus już nie, ale tego wszystkie AM2 były wspierane przez tą płytę. Ba, oprócz tego miała jednocześnie AGP razy 8 pełnofunkcjonalne i PCI Express 16. I 3 sloty SATA, z czego jeden SATA 2. Także po prostu no byłem w szoku jak na ASRocka i o dziwo nawet miała kondensatory same. Ale to już inna bajka. No właśnie nie potrafię zrozumieć tego fenomenu ASRocków. Nie przykładają się do jakości, za to przykładają się do bajerów. Jakby nie no nie rozumiem, jak można tylko kondensatory oszczędzać, jak to jest kwestia, jak wiemy, jak każdy wie, ktokolwiek wymieniał kondensatory, wie, że to jest kwestia rzędu 15-20 zł za komplet kondensatorów dobrych, tych low ESR. Kitor, nie wiem, czy widziałeś, ale w nowszych płytach ASRock już zaczyna stosować te takie wzmacniane kondensatory. Polimerowe, nie? Dokładnie. W nich pada co innego. Jeszcze nie wiem co. Aha. Ale też pada. Także nie wiem, co jest z tym ASRockiem cholernym. To jest... Napędzają sobie sprzedaż może. Ale mają bardzo dobry serwis. Ja pamiętam, że na ASRockach zarobiłem nawet nieźle. Kupiłem kiedyś ASRocka, za którego zapłaciłem 150 zł. Zepsuł mi się kilka dni przed gwarancją, czyli 2 lata później. Poszedłem, zaniosłem do gwarancji, zwrócili mi kasę 150 zł za płytę.
która była warta w tamtych czasach już może 50 zł. Także no, dobrze. Zawsze takiś patent. Poszedłem, kupiłem lepszą. Ale nie ukradłeś. Co? Ale nie ukradłeś. Nie ukradłem, kupiłem Asusa. Płytę. Dostałeś tego, dostałeś legalnie. Dokładnie. Po prostu serwis zwrócił. Powiedział, że nie wymieniają, nie mają części i dostałem nową płytę główną. Kasę na nową płytę. Tak rozglądam się po okolicy. Co tutaj jeszcze tak naprawdę z takich urządzeń? Ponieważ sugestii widzę od słuchaczy nie mamy praktycznie. Ja myślę, że ponadczasowa to jest audycja mobilnych. Ludzie jej słuchają 2008 roku i nie brzydnie. No, mówisz o słuchaniu starych audycji, czy mówisz o jako kontynuacji? O słuchaniu starych audycji, jak patrzę w statystyki. Nie wiem, jak można słuchać audycji mobilnych, jeżeli wtedy skupialiśmy się głównie na nowinkach albo na poradnikach. No słuchaj, to jest, ja na tej samej zasadzie lubię sobie Chipa z 2002 roku poczytać. I naprawdę tego czytamy, że właśnie tam GeForce 3 wchodził na rynek i w ogóle superkarta i chodzi na niej GTA 2 i w ogóle. Jak się zajebiście musiałeś po tym poczuć, jaki ty masz dobry komputer. No, z kosmosu. To akurat coś w tym jest. No to ja też lubię stare gazety, ale do audycji to nie. Może dlatego, że w polskim internecie nie ma podcastów technologicznych, takich prawdziwych, i ale przynajmniej nie było kiedyś. Swoich jakoś podcastów mimo, nie można. Mimo to, że tak ostatnio nieregularnie nadajemy, to i tak cały czas ta słuchalność jakaś tam jest. Dobra, dość chwalenia się. Dość podnoszenia sobie. Dokładnie. Kurczę, dla mnie świetną rzeczą jest pad od Xboxa jedniki. Gdyż? Mam przerobionego na USB i jest najgorszy pad, jaki używałem w życiu, ale tu akurat zdania myślę, że są podzielone. Tak właśnie, od razu powiem, jeśli komuś się podobał, się lubił pada, podobał się, był wygodny dla niego pad od Xboxa 1, od pierwszego Xboxa, tego pada, żeby przerobić na USB, wystarczy uciąć kabel USB, odizolować kable, uciąć kabel w padzie, odizolować kable i polutować, jak tam jeden kabel nie miał opalej od tego, co my pada i on zostaje w powietrzu. I do tego się ściąga sterownik, który się nazywa XBCD, czyli dokładnie Xbox Controller Driver, i to działa na siódemce. A jest jakiś schemat na to? A po co? Mówię ci tego, mówię ci, że ma też dwa kable i tu jest kolorystycznie. Kolorami? A działa to w drugą stronę? Bo to jest zwykłe USB, to jest najzwyklejsze USB. To ja wiem, ale nie wiedziałem, że aż tak. A powiedz mi, czy działa to w drugą stronę? To znaczy? Czy mogę sobie USB tak samo zrobić w Xboxie? To znaczy, możesz sobie zrobić tak samo USB w pierwszym Xboxie z tym, że jest to wspierane, jeśli chodzi o XBMC, jako Dasha wspiera klawiatury myszy, zdaje się również pendrive pod FAT32. No oczywiście jest pełna obsługa USB już pod tym, pod Linuxem, i to jest USB 1.1, to łatwo się domyślić, 2002 rok, nie? Dobrze, ale nie rozumiem. Czyli jakiego Dasha muszę mieć? No XBMC. A, tylko to mi wystarczy. Klawiaturę, myszkę i pendrive'a można normalnie podpiąć. Chyba rozpieprzy swojego. Bez problemu, jak masz tego, jak masz przelotkę taką samą. A powiedz mi, czy mogę być większym hardkorem, połamać jakoś płytę ASRock'a, wydubać port USB, ułamać port... No zważając na to, że Xbox miał ich 4 sztuki, no to spokojnie, no. Także... Jednego pada sobie mogę, wiesz, odpuścić, bo powinno działać, tak? No tak. Schemat ja miałem akurat faktem na rynku, mi udało gotową przejściówkę wygrzebać, ale wcześniej miałem też taką zbutowaną, mi to działało. Jaki schemat na to? Prosty? Jest gdzieś? Wpisz sobie tego, pisz sobie Xbox Pin Audi i znajdziesz, tylko nie tego małego okrągłego słoncza szukaj, tylko tego dużego. Okay. Bo to małe okrągłe przy latach odpadu jest najczęściej szczególnie. Mamy kilku słuchaczy, którzy próbują się do nas zadzwonić, odbiorę losowo. Hej, podcastolog, jesteś na antenie? No, witam serdecznie. Dlaczego? Ja bardzo chętnie panów pochwalę. Chciałbym się odnieść do tego, co powiedziałeś, że ludzie często pobierają stare podcasty i szukają jakiejś informacji, moim zdaniem z bardzo prostej przyczyny. Z takiej, że mówicie o jakichś o nowościach, jeżeli chodzi na przykład o telefony komórkowe, a wiadomo, że jeżeli to jest nowość, to będzie bardzo droga. Nie dość, że w drugim abonamencie, to jeszcze za tą nowość trzeba będzie dużo, dużo zapłacić. W momencie, gdy ta nowość, przykładowo po pół roku czy po roku czasu już nie jest nowością, cena spada, a
zarówno w czasopismach, jak i w jakichś tam audycjach, o takich rzeczach się już nie mówi. Natomiast u was bardzo chętnie osławione są różne telefony, które prawie w każdej audycji, o których prawie w każdej audycji pada ich nazwa, tytuł, że się tak wyrażę, że wspomnę na przykład Uniwersala. I to jest po prostu, dlatego wasza audycja, tak też uważam, że tak jak powiedziałeś wcześniej, że jest mało podcastów czy audycji takich technicznych sensu stricte. I ja na przykład nie zawsze mam czas w niedzielę o tej porze słuchać, dlatego zawsze czekam z utęsknieniem. Ostatnio podcasty nie pojawiają się regularnie, ale z utęsknieniem czekam, aż się pojawi i chętnie sobie go wysłucham. I z większości zgadzam się. To samo tyczy na przykład moim zdaniem takich nowinek, wiesz, jak na przykład laptopy, czy tam palmtopy, czy jakieś tam iPady, nie iPady, które, o których jest, powiedzmy, była mowa, to samo jak z telefonami komórkowymi, o których była mowa, powiedzmy, pół roku temu, czy rok temu, to był szał w trampkach. Nie każdy na to patrzył, bo to było, powiedzmy, poza zasięgiem finansowym. Teraz okazuje się, że można to nabyć, a informacji na ten temat nie ma skąd wziąć. Zazwyczaj wychwalamy urządzenia, które kosztowały kilka lat temu po 3-4 tysiące, jeżeli chodzi o urządzenia mobilne, a te takie jeszcze mniej mobilne, to jeszcze więcej często. Chociaż, wiesz co, no, jeżeli chodzi o nasze stare audycje mobilnych, no to tam to się nawet naśmiewaliśmy z informacji niektórych, komentowaliśmy, to nie wiem, czy ktoś by to chciał słuchać. Się śmieliśmy na przykład. Pamiętasz Kitor z Windows Mobile? Że to kiedyś pierdyknie? Jak ktoś tego tak słuchał, jakbyś teraz ktoś tego odsłuchał, to by... No dobrze, ale powiedz sam, czy nie ma teraz Windows Mobile? No nie ma, pierdyknęło, no, także może posłuchać. No nie, no i w tej chwili Windows Phone, który pod względem, owszem, technicznym, jest to po prostu kontynuacja Windows Mobile, bo to chodzi na tym samym jądrze, na tych samych wszystkich pierdołach, już nie wnikając technicznie. Ogólnie cała koncepcja pierdyknęła, no. Ale cała koncepcja tego systemu pierdyknęła, jest to kompletnie niezgodne wstecz i z punktu widzenia użytkownika końcowego, który nie jest informatykiem i nie potrafi tego w cudzysłowie rozpieprzyć, a takich jest niewiele osób na świecie, to już w tej chwili mówię na świecie, a nie tylko w jakimś tam pewnym kręgu osób, jak to było za czasów WM-a. Po prostu jest to zupełnie nowy system, zupełnie niezwiązany z tym starym. Nie ma żadnego, no mówię, znalazł się taki jeden geniusz, któremu udało się jedną, jedyną aplikację z tamtego systemu starego uruchomić, czyli Opera Mobile. Jest Opera Mobile 10 na tego, na Windows Phone'a, ale znowu to wymaga posiadania urządzenia, gdzie tam jest ten system w ogóle złamany na wszystkie możliwe sposoby, żeby dało się taką aplikację odpalić. Także to jest po prostu pod tym względem zupełnie, zupełnie inna bajka. Czyli jakby ktoś sobie posłuchał takiej audycji, to by doszedł do wniosku, że, znaczy nie, by wyciągnął z tego wnioski, dlaczego to pierdyknęło. No bo to koncepcja poszła, krótko mówiąc. Na bieżąco. No wiesz, ale jeszcze jest tak, jest tego typu sprawa, że powiedzmy tak jak mówisz o tej starszej audycji, że były jakieś wasze prognozy, jakieś wasze przewidywania na podstawie tego, że powiedzmy, że się znacie na tym i wiecie, jakie tam jest jądro, czy jak to jest zbudowane, czy cokolwiek innego. I po jakimś czasie się, wiesz, jakby jest potwierdzenie tego, prawda, że cię daje potwierdzenie, że mieliście rację. I to jest kolejny duży plus dla was, że powiedzmy, no, że się znacie na tym po prostu i koniec. No i mówicie prawdę. I ja uważam, że to jest, wiesz, bardzo dobra audycja. I co jeszcze jedno, że chciałem powiedzieć, że co mi się podoba u was, że nie jesteście po prostu, wiesz, no nie mówisz konkretnie, powiedzmy tak, tylko i wyłącznie tą drogą ludzie idźcie. To mi się podobało, jakżeś jedną z audycji prowadził o tym, że o tych iPadach na przykład, przepraszam, o tych tabletach. I powiedział tak, jeżeli ktoś chce mieć urządzenie z dużym ekranem, a nie takim jak powiedzmy tam 3 cale czy 4 jak komórka i przeglądać internet i sobie trochę posłuchać muzyki, no to nie ma sensu, żeby wydawał na to urządzenie czy na to tyle pieniędzy, bo wystarczy mu takie urządzenie, które jest o wiele tańsze, a spełni tę jego rolę, tę jego funkcję. I to mi właśnie się, i to mi się podoba. Jeżeli ktoś chce mieć, tak jak była też rozmowa, czy laptop to jeszcze jest laptop, czy netbook to już nie jest netbook, tylko już jest laptop i coś tam i tak dalej, prawda? Ten rozwój, ten, prawda, tego jakby przechodzenia, że odchodzenia ludzi niektórych od komputerów tam stacjonarnych i przechodzenia na komputery tam mobilne i tak dalej. To też mi się właśnie osobiście podobało. Jak mówisz, jeżeli ktoś chce robić to i to, to dobrze, to mu to wystarczy, prawda? Ale jeżeli chcesz mieć coś takiego, czy coś innego robić, to już ci nie wystarczy. Ja na przykład złapałem się, jeżeli chodzi o kupno, jeszcze wtedy nie było waszej audycji, albo ja nie natrafiłem na nią w podcaście. Chciałem taki jeden przykład podać.
a jak kupowałem laptop, to dla mnie najważniejszą rzeczą było to, żeby bateria długo trzymała, prawda? Ale w sumie tak nie wiedziałem dokładnie, jak się o to, wiesz, jak się o to wypytać. Wtedy, teraz to już podają takie rzeczy, ale wtedy to tam, powiedzmy tam 2006 rok, to jeszcze tak nie było tak rozpowszechnione. No, raczej podali, jak już pojemność tej baterii, nic więcej. Tak, właśnie, wiesz. A u was sprawa jest prosta. Jeżeli przykładowo jesteś handlowcem mobilnym czy coś, nie potrzebujesz różnych fajerwerków, jakichś tam funkcji nie wiadomo jakich medialnych czy coś w tym stylu, tylko dla ciebie się liczy to, żeby bateria nie padła ci w tym momencie, kiedy musisz jakoś tam wysłać maila albo napisać sprawozdanie czy coś w tym stylu, prawda? Albo zajrzeć do instrukcji, na co musisz zwrócić uwagę w czasie jakiejś tam kontroli czy czegokolwiek, prawda? Dlatego to jest tak, jak mówicie czasami, jak wspominaliście właśnie Nokia, czy jakieś takie telefony, takie powiedzmy, które są długowieczne. Są ludzie, którzy powiedzmy o tej Nokii takiej podłużnej, srebrnej, nie mogą się po prostu z nią rozstać, bo dla nich to jest ten niezastąpiony telefon, który wyjmuje z ładowarki w poniedziałek rano i w piątek wkładają z powrotem, prawda, i korzysta z niej. Żeby tylko piątek. No, jeszcze na weekend zabierał. No, na tym polegał ten fenomen 63-10i. No właśnie, no. I tak samo na przykład, wiesz, bo nie wszyscy się na tym znają, ale tak samo może być, powiedzmy, wiesz, temat, tak jak żeście kiedyś mówili właśnie o przeglądarkach, prawda? Jeżeli nie chcesz mieć kłopotów albo coś tam, to używaj tej przeglądarki. Albo mówicie, że o, Firefox był dobry, ale ostatnio coś tam zrobili, jakąś wtyczkę, która coś tam źle. Ja tam to tak mówię coś tam, bo się tam dokładnie na tym nie znam, ale słucham was i korzystam z waszych rad i na razie się nie zawiodłem i na razie dobrze na tym wychodzę. Jak słychać, nawet działa ci mikrofon. Także. No, także panowie, trzymajcie się. Mam nadzieję, że włodarze kontestacji nie będą wam tam mieszać w portkach i dalej będziecie kontynuować swoją audycję. Gorąco i serdecznie pozdrawiam. Aha, i jeszcze chciałem powiedzieć takie coś, że moim zdaniem rzeczy tego typu, jak właśnie laptop, kupowanie, telefon komórkowy, nowości i tak dalej, usługi, co mi się podobało, jak żeście kiedyś prowadzili audycję mówiące o usługach telefonicznych, jacy są operatorzy, których warto korzystać, na których uważajcie, czy co tam i tak dalej, to ja myślę, że to są po prostu tematy powracające cyklicznie, bo to się, wiesz, no od tego się chyba nie da uciec, bo najpierw powiedzmy tam w maju są jakieś komunie, później są jakieś tam, wiesz, przygotowania do szkoły, zaraz tutaj będzie jesień, przygotowanie do świąt, także sprzęt elektroniczny mi się wydaje, że nigdy nie wyjdzie z roli takiej między nimi, oprócz tych produktów potrzebnych do pracy, prawda? W sensu stricte, jak i jako produkt taki, powiedzmy, prezentowy, nie? Okay. Także panią się nisko pozdrawiam i do usłyszenia na falach. Dzięki, hej. Takiej kontestacji. Hej. Trzymajcie się. Cześć. Podcastolog, stary, dawny słuchacz Radia Kontestacja, który nam trochę posłodził. Swoją drogą, Kitor, zastanawiam się, jak to i dlaczego tak jest, że im bardziej chcemy wyjść, przestać nadawać, to tym bardziej ludziom się podoba. I tak, nie wiem, w komentarzach jakoś tak ludzie bardziej przychylni do nas. Im mniej przekładamy się do audycji, tym lepiej wychodzi. No to w ogóle się przestańmy przekładać najlepiej. Tak powiem szczerze, no nie wiem, czy widzę siebie przy mikrofonie za 2 lata na przykład. A ty, Kitor? Wszystko zależy od tego, jak będą studia wyglądały. Okej. Okay. Widzisz, ja pracuję, studia są... Co mniej czasu zajmują. I mam na utrzymaniu dom. Mam... Tak, tylko ja na studia po angielsku poszedłem. I to będzie wesoło. Po angielsku to więcej doba trwa, czy... Bo nie, nikt mnie nie zapytał nawet do speak English, tylko spojrzeli na wynik z matury i to może się okazać... Mam nadzieję, że te studia ci się przydadzą, że nie trafisz do 90% młodych ludzi, którzy kończą... Będę chodził na wykłady, po czym czytał książki polskie wieczorem, żeby zrozumieć, co na wykładach było. Nie no, bez jaja, aż taki tempy z angielska nie jestem, ale się śmieję pod tym względem. Tak szczerze, tylko zapytam cię, lubisz korporacje? Nie. To po co idziesz na studia? A tak, żeby się wyrwać z tego studia. Ale żeby się wyrwać, nie trzeba iść na studia. Ja też jestem tego przykładem. A żeby się wyrwać i tak od razu nie iść na pałę, nie tego, nie szukać się nie, roboty i tak dalej, no to lepiej iść na studia. Jesteś i sobie spokojnie wszystko rozegrać. Poza tym głupia rzecz, a bardzo życiowa niestety w obecnych czasach masy rozwodów i tak dalej. Nie kontynuując nauki, ojciec ma prawo do zaprzestania opłacenia alimentów. Wiem.
I to bądź co bądź, no ja naprawdę jestem w sytuacji, w jakiej jestem i no tego, do tego nie dopuszczę. I to o swoich problemach na antenie kontestacji.com. Kontestacja.com. I to naprawdę, to jest coś, co myślę, że wiele osób w obecnych czasach myślę, że dobrze, żeby wiedziało, że ja myślę, że to jest dobry temat na kolejną audycję, a mianowicie o tym, czy warto iść na studia IT. No, kolejna audycja, bo już widzę, nam się tak naprawdę kończy czas antenowy, który oczywiście się wciągnął. Ja bym chciał znaleźć jakiegoś takiego słuchacza, który nas słucha, to już niech się nam zamelduje, który jest na co najmniej drugim roku studiów, studiuje informatykę. Natomiast na przyszłą audycję jeszcze, powiem szczerze, będzie właśnie z urządzeń z dzisiejszej tematyki, urządzeń ponadczasowych. No tu ciężko jednak ponadczasowość może już uznać, ponieważ urządzenie dopiero na rynku jest 2,5, niecałe 3 lata. Ale to urządzenie przejdzie do historii. Dlatego, że to urządzenie i tak przejdzie systemy. Do historii, więc już można o nim powiedzieć. Tak. Jest to oczywiście HTC Leo, czyli HD2. Czyli Universal 2. No, powiedzmy, ponadczasowości już w tej chwili. Dokładnie. Urządzenie znane, lubiane i w ogóle z tego względu, że było fajne i każdy chciał je mieć. Ja mogę streścić w jednym zdaniu, najprościej jak się tylko da. Jeżeli marzysz o smartfonach, chciałbyś mieć każdy system operacyjny, chciałbyś mieć smartfona z tym systemem, z tym, nie kupuj 5 smartfonów, kup jeden. On obsługuje wszystkie. On obsługuje Linuxa, obsługuje Migo nawet obsługuje, który zresztą też jest Linuxem, obsługuje Androida, Windows Mobile, Windows Phone'a obsługuje, co on jeszcze obsługuje, coś pominąłem? No dobrze, ale to wiesz, to trzeba podejść od drugiej strony tak naprawdę, ponieważ po pierwsze, ekran 4.13 1680. Wiem fakt, że obecnie już tam się idzie w stronę 1000, ale to są pojedyncze modele, a to 1680 jest standardem, więc tak czy siak się nie wyróżnia pod tym względem. Gigahertzowy procek Qualcomma, oczywiście Snapdragon. 576 MB RAM-u. Chyba 512Z, nie zależy od wersji, czy europejska, czy USA, albo 512, albo gigabajt pamięci dyskowej, plus lot oczywiście SDHC. Wiadomo, 3G, Wi-Fi, nawet chyba NK, jeśli dobrze pamiętam, tu no, niestety tylko 2.0. Host USB, który z tego co wiem działa tylko niestety pod ładowarką, bo inaczej zasilania nie ma. No i to, co właśnie Namis powiedział, wyszło to z Windows Mobile 6.1, potem się pojawił 6.5, potem się pojawił kernel Linuxa, potem się pojawił Ubuntu, Android, oczywiście za ciosem, potem się pojawił jeden z dwóch, z tego co wiem, nieoficjalnych portów na urządzeniach, które nigdy nie posiadały fabrycznie Windows Phone 7 właśnie. Potem się pojawił MeeGo, czyli obecnie Tizen, czyli ten system od Nokii Linux. No wiadomo, skoro Linux to Linux. Także chyba jedynego takiego systemu, którego na niego nie ma, nawet w sumie Palm OS-a można używać, ponieważ emulatory są pod Windowsa Mobile'a. Także Palm OS też na tym jest. Nie ma na tym, wiadomo, epoka Symbiana, no ale to znaczy niczym nie było, no i nie ma tego, nie, i nie ma iOS-a tylko. Więc nie jest jeszcze do końca pro, ale jest i tak zasługuje na uwagę. Na czacie... Ale widzisz, to dlatego to Leo się powinien nazywać Universal. No. Bo na Universala był tylko Windows i Debian. No i Debian. No. Przepraszam, Androida nie da raczej robić. Który ale 64 MB RAM się nie poszaleje. No nie, a już jest, ale z SD i tak się go odpala. To tam, za tym akceleracji nie ma, także do dupy taki Android, że tak powiem. Na czacie tutaj padła propozycja od ByteEatera, żebyśmy zaprosili Martina do swojej audycji. Pytanie po co, żeby po co mamy zaprosić drugiego Kitora, z którym będę się ze wszystkim zgadzał. Bo ja też jestem przeciwny. To ma być ktoś, kto nie jest przeciwny, który odniósł z tego jakieś korzyści. Jest wyrwanie. Bo ja nie widzę sensu w tym. Ale to nie wnikając, bo to będzie na przyszłej audycji, skoro już tak się zadeklarowaliśmy. Zadeklarowałem. Jeśli ktoś by miał ochotę pouczestniczyć w takiej audycji na całej długości, to piszcie do nas. Kitor, przepraszam ciebie, ale muszę zapytać, jaki temat ci konkretnie chodzi? Leo czy studia? O studia. A, no to muszę powiedzieć teraz, bo zapraszam osobę, która ma z tego jakieś korzyści i uważa, że zrobiła dobrze. Bo ja uważam, że nie jest to jedyna droga. Ale myślę, że tak mimochodem jednak się przemknie, ponieważ właśnie w jutrzejszym, po 48 godzinach roboczych od wtorku, które nastąpiły dzięki świętu i wysłaniu paczki po 15, od wtorku do poniedziałku 48 godzin jest według Poczty Polskiej w tym momencie, jakby ktoś nie wiedział. Natomiast właśnie przyjdzie do mnie HD2 w końcu i myślę, że po tygodniu już po
ustawieniu tam wszystkich możliwych systemów, rozebraniu tego 5 razy i przeskładaniu z częściami z Uniwersala, myślę, że będę w stanie się wypowiedzieć, jak to wygląda w obecnych czasach, czyli po 2 latach od premiery tego urządzenia. Zanim jeszcze zakończymy audycję, odbierzemy ostatniego słuchacza, który próbuje się do nas dodzwonić od dłuższego czasu. Witaj, jesteś na antenie. Halo. Witam. Cześć. Ja chciałem powtórzyć tutaj, jakby, może nie powtórzyć, przytaknąć do tego, co mówił przed jakąś chwilą podcastolog, który tu dzwonił, którego pozdrawiam, że brakuje takich, bo wy się tutaj często tam nawet się żalicie, że ta audycja tak generalnie zrobiła taki mały fall down, nie? No to ja myślę, że brakuje takiego czegoś. To jeszcze z czasów, kiedy ta audycja miała najcenniejszy składnik, czyli Bytetera, brakuje takiego praktycznego elementu, że tak trochę, sorry za to, co teraz powiem, ale trochę zrobiliście się tacy bardzo japis, nie? Takie iPady, gadżety, nie? A ludzie jak zaczynają czegoś słuchać, a tym bardziej jak chcą za coś zapłacić, to ludzie chcą uzyskać z tego bezpośrednie benefity. I to są często benefity w postaci wiedzy praktycznej, bo tylko to jesteście w stanie im w cudzysłowie sprzedać, tak? Benefity w postaci wiedzy praktycznej. I ja chciałem tylko podkreślić, że absolutnie i bezpretensjonalnie w 100% zgadzam się z podcastologiem, z tym, co on mówił. I też brakuje tak trochę. Tak, ja mam takie czasami takie wrażenie, może w tej audycji nie, ale w innych audycjach, które przesłuchiwałem, też ja miałem takie wrażenie, że między wami brakuje takiego, brakuje takiej sprzeczki, tak? Generalnie. No to, słuchaj. Generalnie. Cinają tak się tak słowo, no niestety tak jest. W wielu miejscach się zgadza, no, zbyt wielu miejscach się zgadzamy i to brakuje kogoś do audycji, który miałby zupełnie... Odszukamy już od kilku lat osoby, która by się z nami nie zgadzała. Jakoś tak nie możemy znaleźć odpowiedniej osoby do prowadzenia audycji. Odpowiedniej w sensie niezgadzającej się z nami. Odpowiednio niezgadzającej się, jak najbardziej, żeby miała odmienne zdanie, ale umiała to argumentować. To dokładnie. I nadawałaś oczywiście do prowadzenia audycji. Bo takie słuchanie, bo nie, to nie jest niczego warte niestety. No. Tam czasami z Kitorem w niektórych odcinkach udaje nam się pokłócić, ale to jest naprawdę sporadycznie. No, w każdym razie, tak jak mówię, przydałoby się trochę takiego, no, takiego praktycznego podejścia, tak? Czyli wyjścia z tego obszaru, z tymi wszystkimi monitorami, terminalami, iPadami, wyjścia na zewnątrz, na ulicę i spojrzenia na to z boku, tak? Jak ktoś, kto wchodzi z boku, jak on jest w stanie wyciągnąć z tego jakieś benefity, tak? To znaczy, wiesz, tutaj... jeżeli, ja rozumiem, o co tobie chodzi, ale jeżeli tak miałaby wyglądać nasza audycja, to ta audycja by wymagała największego wkładu czasowego, jeżeli chodzi o wszystkie audycje na stronie kontestacji, dlatego, żeby przygotować konkretny materiał, trzeba mieć bardzo dużo czasu na to. I wcześniej, jak żeśmy próbowali zrobić z audycji mobilnych, przejść na Geek Cloud, żeby była bardziej praktyczna, wtedy Bytetter też się pojawił w naszej ekipie, to musieliśmy przeznaczyć trochę czasu na to, żeby się przygotować. W tej chwili w naszym życiu tego czasu naprawdę brakuje i nie chcemy robić audycji poradnikowej i gadać głupoty. Więc po prostu jesteśmy audycją dla wybrańców póki co. A co z tego będzie dalej, no to zobaczymy. No to może chociaż ja tak czasami się staram jakby do tego dołożyć swoje kilka groszy. To może chociaż uda wam się pojechać na kontrowersji, tak? W sensie były takie odcinki wasze, gdzie właśnie udało wam się pojechać na takich kontrowersyjnych tematach i tam tych komentarzy się wylało mnóstwo. No tak, wiesz co, chociaż cały czas my liczymy na to, że ktoś jeszcze się zgłosi w miarę kompetentny do prowadzenia audycji i zrobi jak się była... ciekawiej. Bo ludzie się zgłaszają, ale... jednak chcemy jakiś poziom zachować. No jak była audycja na przykład Windows kontra Linux, nie? No to ja widziałem, ile tam było komentarzy. No bo to jest najprościej, chcesz zrobić szum? To jest najprostszy temat. Rzucasz. No tak, no ale no później trzeba coś wybrać, tak? Albo jesteście elitarni, albo jesteście egalitarni.
zawsze są dwie drogi. Nie ma czegoś po środku. Po środku to was nie ma. Albo idziecie w jedną, albo w drugą stronę. No jesteśmy albo w środku coś od mniej populi, więcej roku. Albo jesteście dla bardzo wąskiej elity, ale wtedy też musicie się liczyć, że te komentarze też będą bardzo wąskie. No tak, tak mi się wydaje, to jest moje skromne zdanie. Ja też was rozumiem, że wasze możliwości czasowe, fizyczne i inne są bardzo ograniczone. Ja to w 100% kumam. Okej. Okay. Dlatego... No, dzięki wielkie, fajnie się was słucha. Pozdrawiam. Dzięki, hej. Dzięki również. Cześć. To był Blacha, a tu jeszcze mam analogowego słuchacza fizycznego, który mi przeszkadza w prowadzeniu audycji. Także Kitor, weź jeszcze tam zagadaj trochę do słuchacza i zaraz puszczę komentarz. Czy zastanawiam się w sumie, co można jeszcze poruszyć, ponieważ już tak naprawdę temat jako taki audycji dzisiejszej zamknęliśmy, bo jakoś ze strony słuchaczy nie mieliśmy wielu propozycji. Rzeczywiście tu pozdrawiam, dziękuję wszystkim, którzy się wypowiedzieli. Wiemy, co będzie na przyszłej audycji. Okej, to ja puszczam przerywnik, już się zamykamy temat. Więc puść, co tam masz. Zamykamy temat i mowę końcową puszczam. A więc była to już któraś audycja GeekCloud, od ładnych kilku lat nadajemy audycję o technologii. Jeżeli nie słuchałeś wcześniej, to zapraszamy na stronę geekcloud.pl, tam znajduje się archiwum. Niestety bardzo skromne, bo nie wpadliśmy na to, że ktoś będzie chciał tego słuchać i gdzieś to tak się porozpierdzielało, że tylko w Archive.net tak naprawdę są najstarsze odcinki. Rozmawialiśmy dzisiaj o urządzeniach ponadczasowych. Jak zwykle musiał wejść HTC Universal, tak, i ThinkPady. No ale niestety, taka jest prawda, taki jest świat, że te urządzenia po dziś dzień jeszcze do czegoś się nadają, chociaż w przypadku tego Universala no już tak nie bardzo, nie? Odnośnie w naszej audycji, to jeszcze tak nawiasem mówiąc, to jestem zdziwiony, że właśnie kiedy chcemy odejść, tak, to ludzie tak sobie mówią, a fajna audycja musi być, a jeżeli twardo stąpamy po ziemi, to ludzie mają lewacki stosunek do tego wszystkiego. Powiem tak, cały czas trwa rekrutacja do naszej ekipy Geek Cloud. Serdecznie zapraszamy wszystkich odważnych, chcących nadawać. Adres to kontakt@geekcloud.pl. Jeżeli zapomnisz, to na stronie geekcloud.pl znajduje się też informacja na ten temat. Napisz, co potrafisz, o czym chciałbyś mówić. Najpierw, żeby to była właśnie osoba, która by się nie zgadzała ze mną, bądź z Kitorem, czyli z nami. Dokładnie. Potrzebujemy osoby po prostu z jajami, która wejdzie tutaj i nie będzie się z nami zgadzać i będzie miała merytoryczne... I rozpieszy temat. Będzie oczywiście prostu... w sensie pozytywnym. Dokładnie, także no. Chcecie audycję bardziej na konkretny temat, to zgłaszajcie propozycje. Mam temat @geekcloud.pl, bądź w komentarzach, bądź na Facebooku, czy gdzie tam jeszcze nas możecie znaleźć, jeżeli jeszcze nie lubicie... Gdziekolwiek byleby to do nas trafiło. O. Dokładnie, jeżeli jeszcze nie lubicie nas na Facebooku, to polubcie, znajdziecie nas przez wyszukiwarkę, bądź oczywiście przez naszą stronę geekcloud.pl. I to by było na tyle. Za tydzień postaramy się pogadać o tych studiach. Myślę, że to będzie całkiem ciekawy temat. I to by byłoby na tyle. Marcin OS napisał, że opozycja się pojawi. To by miało sens. Tylko, że oby nie taka opozycja jak w naszym Sejmie. Nie, bo nie. I wszystko jest złe. Nie. Bo, a białe jest... Nikt nie mówi, że białe jest czarne jest białe, tak? Dokładnie. Także powtarzam. Jeżeli chodzi o rekrutację, tylko ludzi z jajami. Może to być też kobieta z jajami. Dzięki serdeczne za słuchanie. Zapraszamy za tydzień. Dzięki. Cześć. Również. Cześć.